Cześć, witam Was w grze Soulmask. Jest to krótki poradnik, mam nadzieję, że będzie krótki. Do gry Soulmask, pokazujący Wam podstawowe aspekty gry. Stworzenie postaci, wybór maski, trochę tam omówienia mm, pewnych takich kluczowych rzeczy, które Wam się przydadzą na początek. No i co, zaczynamy. Stworzę tutaj na potrzebę szybko postać. Ja mam grę spolszczoną modem. Niestety nie jest on zaktualizowany do najnowszej wersji występują krzaki. Ale jak ktoś chce, żeby sobie trochę ułatwić, jak ma problem z angielskim, może sobie go pobrać i spolszczyć. Na pewno pomoże bardziej zrozumieć grę. No tak, zostaliśmy w klatce złapani. Tu trochę pominę, może już ten filmik i przejdę do kreatora postaci. Nie jest on zbytnio zaawansowany, jak widzicie. Nie ma zbyt dużo rzeczy do wyboru. Możemy zrobić, no tak naprawdę, no, niezbyt jakoś tam fajnie wyglądającą, może postać, ale zawsze można coś tam sobie sklecić. Y tak naprawdę nie przyzwyczajajajcie się do tej postaci, dlatego że najważniejszą rzeczą, jaką w tej grze jest, to jest wasza maska. Ta postać w późniejszej fazie gry siądzie na stołku i nie będziecie o nią grali. Może od czasu do czasu tylko, ale w większości raczej nie będziecie nią grać. Przechodzimy teraz do wyboru maski. Udało nam się uciec, i zostaliśmy opętani przez maskę. Na początku gry dostaniecie. Do wyboru jedną z trzech masek. Wszystkich mask w grze jest 10, więc jeżeli będziecie chcieli, na przykład, żebym wam omówił resztę, dajcie znać w komentarzu. Na pewno może zrobię taki poradnik, która na przykład dla mnie maska jest najlepsza w grze na początek, e, znaczy w późniejszej fazie gry, a na początek macie trzy maski. Którą wybrać? tak naprawdę to zależy tylko od was co lubicie, jak lubicie grać pierwsza maska, maska cywilizacji, która bardziej taka tankowa mmm, szybciej odzyskujemy mmm, nasze nasze morale no mniejsze krytyczne w głowę no taka wiecie, więcej na życie jeżeli chodzi o zdobywców no walka z ukryciem zdobywanie szybciej doświadczenia ostatnia maska bogacz jeżeli łuki no to bierzcie, bierzcie tą jeżeli lubicie bawić się łukami bierzcie tą maskę ta maska da wam możliwość właśnie zabawy łukami ja to wybieram przeważnie cywilizacji lub zdobywcy poprzez ten tą perkę na początek gdzie możemy zdobywać więcej ekspa za zabijanie tubylców Przechodzimy teraz do mapy i trochę omówię Wam postać i pierwsze aspekty w grze. No okej, okay, lądujemy na mapie. I co teraz? Mamy tutaj też samouczek, który was poprowadzi trochę przez rozgrywkę i bardzo dobrze jest z niego sobie na początek skorzystać. Następną rzeczą jaka jest, że to mapa. Jeżeli chodzi o odrodzanie, na początku jest to losowe, może was gdzieś tu wywalić lub gdzieś tutaj Pierwsze co musicie zrobić, dostać się do tych ruin. A dlaczego? Dlatego, że musicie tam odblokować swoją maskę. Ale to za chwilę. Jeszcze odnośnie mapy jest ona, widzicie, bardzo duża. Na mapie są piramidy i pięciu głównych bossów do pokonania. Są też dungeony losowe, generowane losowo. Są też podziemia i świątynie. Naprawdę jest tu sporo dorobienia i sporo rzeczy, które można odkryć. Jeżeli chcecie odkrywać mgłę, pamiętajcie: mamy tu zwiadowców. Musicie podejść tam, gdzie oni są i nie, nie zabić ich. Musicie starać się ich przejąć maską. W ten sposób wyciągniecie informacje i odblokuje Wam się mapa. Następna rzecz podstawowa to jest to, że musicie zrobić sobie ognisko. Eee, ognisko jest to Wasz respawn, tylko pamiętajcie, że jak pada deszcz, to ognisko zgaśnie. Tutaj pada deszcz, więc jeżeli go nie zabudujecie. I zgaśnie, zginiecie, no to znowu losowe miejsce. Jeżeli zginiecie, tracicie wszystko, co macie w ekwipunku. Cały wasz ekwipunek zostaje i macie pół godziny na to, żeby wrócić do tego miejsca i zabrać swoje rzeczy. Teraz pokrótce opowiem Wam trochę o postaci. Hmm. Jeszcze dodatkowa rzecz, jeżeli chcecie gdzieś szybko dostać się, bo nie ma tutaj minimapy, tylko kompas. Mamy tu taki fajny system znaczników, które widać w tle. I możecie sobie obrać kierunek, którym chcecie zmierzać w bardzo łatwy sposób. Teraz wam powiem o reszcie naszej postaci i o tym, co tak naprawdę ona robi. Jeżeli chodzi o naszą postać, ma ona levele jak w każdej grze survivalowej, ale tutaj są trzy. Trzy levele. Siła umysłu, poziom maski oraz poziom postaci. Jeżeli chodzi o siłę umysłu, to jest to, co będziecie mogli odblokować w wiedzy technologii, gdyż ta wiedza jest dosyć obszerna gra, która jest tak naprawdę weryjny akcesie naprawdę dużo ma rzeczy do zaoferowania. Podstawowe rzeczy sobie odblokowujecie na początku za darmo. Nie musicie wydawać na to żadnych punktów. W kolejnej fazie gry już będzie to kosztować punkty, więc będziecie musieli dobrze się zastanowić nad tym, co chcecie, co chcecie sobie w pierwszej kolejności odblokować. I tutaj mówię, musicie sobie dobrze to rozplanować. Kolejna rzecz, Wasza maska. Jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, musicie iść do ruin i odblokować ten podstawowy moduł. Ten moduł daje wam możliwość odblokowywania reszty rzeczy z maski, typu wiadomości na temat tubylców, których chcecie przejąć, lub większej ilości, lub na przykład zmiany maski i różnych innych rzeczy, które też wam się przydadzą. Jeżeli chodzi o levelowanie maski, to wiadomo, wszystko to co robicie, leveluje wam też maskę, leveluje wam siłę umysłu i poziom postaci też wam się zwiększa. To, co powinniście levelować, pierwsze, to oczywiście te rzeczy tutaj to jest zapokonywanie bossów to ten węzeł tutaj każda maska ma inne. Każda maska ma ten węzeł inny, więc jeżeli chcecie szybciej, na przykład w tej masce zdobywać doświadczenia, potrzebujecie zielone kryształy i odpowiedni poziom maski, by sobie to odblokować. Jeśli zmienicie maskę, tutaj ten poziom będziecie musieli na nowo nabijać tymi właśnie zielonymi kryształami, ale te poziomy zostaną już odblokowane na stałe. Nie musicie się nimi martwić. Jeżeli chodzi o moduł pomocniczy, ja bym sobie go zostawił naprawdę na koniec, jak już nie macie co robić, gdyż ten moduł pomocniczy tyczy się tylko naszej postaci, nie całego plemienia, tylko naszej postaci aktualnej, a one dają tylko to, że szybciej uczymy się danej rzeczy. Jak dla mnie, no nie jest to jeszcze zbyt dobrze dopracowane. Ale fajnie, że jest. Dodatkowo mamy jeszcze moduły wielofunkcyjne, które dodatkowe rzeczy, takie kryształy, w późniejszej fazie gry zdobywamy, gdzie ulepszamy naszą maskę o dodatkowe statystyki. Teraz omówię Wam odnośnie postaci. Poziom postaci ma też kluczowe znaczenie, gdyż odblokowuje nam Wrodzone talenty. Co so, yy, chyba 5 poziomów lub 10, zdobywamy kolejne talenty. I te talenty są dosyć ważne, gdyż dają nam dużo rzeczy do naszej postaci rozgrywki. Jeżeli chodzi o statystyki, na początek tak jak ja, sobie swoją postacią idę przeważnie w siłę lub kondycję. I to tyle. Maksymalny poziom postaci jest to 50. Po zabiciu dwóch ostatnich bossów dostajemy 60. Jak widzicie, statystyk różnego rodzaju jest tu sporo, więc jako survival naprawdę fajnie jest tutaj rozwiązany odnośnie różnego poziomu statystyk. No i mamy tak, energię maski naszej. Mamy też sen. Jeżeli się nie wyśpicie, no to padniecie, nie będziecie mogli nawet biegać. Odnośnie żywności, jedzenia, jeżeli wpadnie, spadnie wam do jakiegoś tam poziomu, będziecie mdleć i padać. Więc pamiętać, żeby jeść i pić, i ze sobą żarcie nosić. Jeżeli chodzi, teraz przechodzimy do zakładki wiedza. To jest produkcja i umiejętności bojowe. Każda postać rozwija swoje umiejętności poprzez no, wykonywanie ich, zdobywanie doświadczenia w danej rzeczy. Jak widać, jak widać, tutaj mamy maksymalny 60 poziom w produkcji i 90 w umiejętnościach bojowych. Za każdy pułap 30, 60, 90, 120 możemy odblokować dodatkową. Perkę sobie zwiększyć produkcję lub wytrzymałość zbroi czyli możemy dodatkowo wzmocnić swoją produkcję czy na przykład umiejętność posługiwania się bronią ale jak widzicie nasza postać ma maksymalnie 60 i 90 a tu mamy 120 o co chodzi a na chodzi o to że w późniejszej fazie czy nawet na początku, po przejęciu jakiegoś tubelca, jego statystyki mogą być wyższe, mogą mieć ponad 120, więc jeżeli zaczniecie go levelować, możecie mu wbić tą ostatnią statystykę i przez to będzie mocniejsza niż wasza postać. I o to właśnie w tej grze chodzi, by zdobywać nowych, lepszych wojowników, szukać ich. Przejmować i tworzyć swoje plemię, by było jak, jak najbardziej silne. Dodatkowo, każda złapan, każdy złapany tubylec talenty ma też różne. Ma talenty wrodzone, talenty, które mm, po prostu lubi robić pewne rzeczy, no i jeszcze są talenty negatywne. Ale talenty negatywne wraz z poziomem postaci, mają szansę zniknąć i zastąpić je jakieś talenty eee, dobre. Co by było chyba na tyle odnośnie postaci, a jeszcze powiem Wam odnośnie mistrzostw broni. Tak, broń jest fajna sprawa, macie tutaj rodzaje broni, i każda broń odnośnie mm, takich dodatkowych umiejętności zdolności ma tutaj takie same początkowe za to późniejsze są losowe może wam tu naprawdę różne rzeczy trafić na danej broni i to jest w zależności od tego też jaką postać złapiecie czy to jest wojownik czy to łucznik czy to może na jakiś tarczownik te umiejętności może mieć bardziej rozwinięte i może mieć też inne. Odnośnie informacji o broni, też fajnie sobie tu przejrzeć, zobaczyć jak się walczy daną bronią, jakie ma dodatkowe, jakby kombosy. Jest tego dosyć sporo, bo każda broń ma takie swoje. I to się nie zmienia. Praca. Tu mam, jak widzicie, niedostępną, ale. Praca jest dostępna tylko dla złapanych niewolników. Tam możecie wybrać im właśnie pracę. Pod N <laughs> macie taki fajny samouczek, który oprowadzi Was o całą, całą grę, przedstawi przetrwanie, zbieranie, eksploracja, wspólna operacja. Zmień maskę. I właśnie te maski występują w grze i dają nam dosyć dużo frajdy, gdyż mają dosyć ciekawe zdolności. Jest tu jedna maska, która ja nazywam maską nieśmiertelności, gdyż yy, kiedy nas wróg powali, yy, nie giniemy od razu. Jesteśmy w stanie powalenia i może nas dobić, ale ta jedna z tych masek powoduje to, że nasza postać przechodzi w stan yy, udawanej śmierci i wróg nas zostawia, i wtedy mamy szansę na to, by wyleczyć się bandażem. Oczywiście, jeżeli mamy tą maskę, inaczej nas zabije i niestety będziemy musieli wracać pod nasze przedmioty z miejsca, gdzie mamy ognisko. Co jeszcze ciekawego w tej grze może was zainteresować? Może to, że mamy swoje plemię, są różne też plemiona, które możecie przejąć. W sensie tubylców, których możecie przejąć z różnych plemion, mają różne zdolności, różne pasywne zdolności. Jest dużo ruin, gdzie są posowie. Gdzie zdobywamy maski? No posłowie są naprawdę ciężcy i czasami trzeba trochę się pomęczyć. E, co więcej, mógł Wam powiedzieć, rekrutacja tubylca właśnie za pomocą maski zastraszamy i go przejmujemy. Pamiętajcie tylko, żeby nie być przeciążonym, bo go nie uniesiecie. <laughs> to taka dodatkowa sprawa. I najlepiej się go oswaja, kiedy jest przy ognisku i przy zadaszeniu. No cóż, zbieranie, naprawa, produkcja, magazyny, praca tubylców. Możecie ich wysyłać później do pracy. Bardzo rozbudowany system jest odnośnie pracy waszych tubylców, i tam dużo rzeczy oni potrafią robić. Całe zarządzanie tą, tym plemieniem jest dosyć obszerne. Dodano też ostatnio, widzicie tutaj mamy krzaki, gdyż ten mot nie jest zaktualizowany, dodano takie karawany, na które można sobie tam spróbować napaść i przejąć surowce, ale podobno jest to dosyć ciężkie, więc na początek no, na pewno nieopłacalne. No i cóż... Tyle chyba na początek takich podstaw, które może wam pomogły, trochę przedstawiły jak gra wygląda. Jeżeli macie więcej pytań na temat gry Soulmask, piszcie w komentarzach, a ja się postaram dla was coś więcej na ten temat opowiedzieć może w następnych poradnikach. A dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w następnym.